To żyje! To żyje! Meno wygląda jak z gry zależnie się dzień. Chłopie, to jest gen na licencji. Nie spodziewaj się czarów marów. A. To jest port z konsoli. Story mode, new game. Według Dezena powinienem nie grać na normala, a na casuala lecieć. Casual to jest... jest jakiś super hardcore. Dobrze słychać dźwięk? No dobra, co my tu mamy? Kiedy to była akcja? Koniec drugiego sezonu? Ło! Fight! Dobra. Szaj, mały hokus pokus! Atakuje złe duchy, albo raczej duchy, które są zezielone. Nic nie słychać? No słychać, bardzo słabo. Czekajcie. Teraz powinno być o wiele lepiej. Ło, jak stałem po wodzie. Ło! Jestem ziemiowym ludziem teraz. Ja się zmienia w ogóle. A! To się same się żywioły zmieniają, czy co? Ogień jest zajebisty, to muszę powiedzieć. Ha! Wiatr też nie jest taki zły. Wow. Bije mnie. A, dobra, tak się zmienia żywioły. Jest ich zbyt dużo. To jest między drugim a trzecim sezonem. Czekaj, czekaj. Jak się drugi sezon skończył się tak, z tego co pamiętam, że walczyli z tym wielkim czarnym płaszczko bakterii o czymś, duchem złym, który no coś tam zrobił z tym wodnym coś tam. A trzeci sezon. Co było w trzecim sezonie? Co było w trzecim sezonie? Knock your open. Okej. Tak, to było zbijanie magów powietrza, to było. Wow. Takim jestem pro playerem, pro benderem, jak to się nazywa. Hej, no, fajna w sumie byłaby taka gra z tego, a po co mi tego? Jak domyślam się, to jest tylko taki pojedynczy epizodzik.
Fajne takie smaszowanie jednego przycisku. O, ale mam pomysł na grę. Zróbmy, znaczy może nie zróbmy, co niech stworzą grę taką probenderską na VR-ze. Jak na VR-ze wyszły te całe leaksy z tymi mechami, to niech zrobią na podstawie tego. Na początku tworzysz własnego ludzia, który powiedzmy wybiera sobie jeden żywiołów i dochodzisz tam do innego teamu i walczysz. To by było kurde niezłe. Już ten prawnik powinien być multiplayer. To byłoby na pewno spoko. Gra Mulli, taka. Multi. Gratulant Ready Esport. Hello, sir? Are you alright? Co za typ? Zaglili ją. Spoko, jak dla mnie gra jest spoko. Jak na te 6 minut co gram w tą grę, to jest gra jest spoko. Tak, nie no, serio, powinien zrobić grę VR na podstawie tego pre-bendingu. To będzie naprawdę spoko. Z Rixami to jakoś działa. Choć pewnie i tak by nie zyskało tego dużego zgłosu, bo to VR. Znowu? Wiesz, ona traci moc co sezon. W pierwszym sezonie pod koniec jej ukradli moc, ale oddali jej. W drugim sezonie też oddali jej zabrali jej moc. W zasadzie zniszczyli ją jako awatara. W trzecim sezonie walczyła z... W trzecim sezonie... dostała jakieś schizy czy czegoś. I też straciła moc. W czwartym miała schizy po trzecim sezonie, więc też była słaba. Au, 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 biją mnie! Zwalasz wszystkie dzbany i szczynki i tym podobne. No, to są jakieś klocki, widzę. A co te klocki? Co te klocki mi dają? Z energii zdrowotnej, czy co? A nie, one dają mi jakieś olby. Rozumiem, te olby to później będę mógł coś kupować za to. Jakieś ulepszenia, czy co? A hydrant mogę? O, hydrant też mogę. Popatrzcie, te duchowe pnocze. O nie, zepsułem komuś... pomidorki. A mogła być taka pustka. Biedny kostek. Biedny kostek od... od... o, jakie kombokosy, wębokosy, wąbokosy. Właśnie no. Biedny kostek od kapusty. Znęcają się nad nim. Od tysięcy lat. Haha! Jestem awatarem, symbolem pokoju. Zniszczę wam samochody, bo samochody to zło. Zobaczcie, że koło będziesz mógł kupować ulepszenia. Ja chyba wiem. U tego, czekaj, u tego typa z wąsem, tak? Czekaj, jak się nazywał? Widik? Nie, Widik to był w tym. W Asasynie. Walik chyba, tak? Zobaczysz potem, zobaczę potem, no to zobaczymy. Czyli tu jest skrzynka. Ło panie. You can find various vanity items in chest.
A czekaj, trzeci sezon zaczął się od razu po drugim sezonie, czy była tam jakaś przerwa chyba? Nie była tam przerwa chyba z pół roku, więc faktycznie, no mogło się to wydarzyć. Na przykład przerwa pomiędzy trzecim a czwartym sezonem jakoś ciężko sobie można wyobrazić, żeby coś nie było. Bo niby były te 3 lata jakby przerwy. Au, au, au. Niby były te 3 lata, no ale wszyscy wiemy. Mamy ci, którzy oglądali. To się w tych 3 latach działo. Więc tam raczej ciężko było coś dać. Au, au, au. Zobaczę potem, zobaczymy. Nie znajdę, tu jest jakaś znajdźka. Łopanie, wiedziałem. To jest jak prawie Prince of Persia. Fajne są te łombokosy. Co my tu mamy? Dzbanek. Fajne są te uliczki. Można sobie tak chodzić. A co to? This barrier can only be broken with water bending. No sorry, no niestety, ale odebrali mi moce. Znowu! Ja naprawdę, ona jest chyba jedynym awatarem, któremu tak często odbierano moce. Że ona jest chyba najsłabszym awatarem ze wszystkich. Gołymi pięściami rozwalę mury. Świetniski. To jest na podstawie bajki animu. Na podstawie bajki, dokładnie kreskówki, ale nie animu, to nie jest anime. To jest American bajka, kreskówka film Nickelodeon. Najsłabszym to bym mi powiedział. Tak myślisz? No co, według ciebie ona jest silna? Nie no, bez jaj. O matko, zepsułem samochód, a mogę na ten samochód wejść. Olika. A, już mu zdobyłem wszystko. A teraz mogę zniszczyć ten samochód. Uj, skrzyneczka znaleziona. Gredza za niszczenie miasta. O. Smulator Wandala. Platyn, rozumiecie? Pure platin. No, platinium... Uwielbia platyny wstawiać. No, ale dlaczego oni anulowali? Dlaczego oni anulowali Dragon Scale'a? Bo tak, to mogło być takie dobre. Iść.
Opa! Ja muszę Airbendinga poznać. A ja nie znam żadnego Airbendinga. No. O, fajnie. Uniki. Tak się oznacza, spoko. Każdy z tych stylów ma osobny styl walki. Czy każde bendingowanie. Dobra, Koya jest jednym awatarem, który nauczył się magii metalu i duchów. Pierwszym, zaznaczmy pierwszym. To faktycznie, no i jest silna. Ale nie pewnie przypominam sobie, który awatar tak często stał w ciele jak ona. Jak często ją bito. Wiesz, no proszę ja ciebie, przecież Aang w wieku 12 lat już znał wszystkie te żywioły i pobił jednego wielkiego koksa. A ta w wieku 17 lat dopiero się nauczyła wszystkiego. Dlatego jest taką... No... Ej, chyba, że faktycznie mogę w ten sposób. Nie. Ej, styl ziemi zadaje dużo obrażeń, dużo damage'a. Ale jest tak wolny. Chyba najlepszy jest styl ten taki. W sumie to Amon odblokował jej magię powietrza. Czy ja wiem, czy odblokował? Powiedzmy, że wymusił na niej odblokowanie. Ale czy nie powiedziałbym, że odblokował? No tak. Ciekawe, czy coś się stanie, jak tu skoczę. Haha. To musiałbym przyjść z drugiej strony. Spokojnie, żeby się odpaliło powietrze. No, to wymusił. Nie odblokował jej, ale wymusił. No dobra, gdzie jest nas psio niedźwiedź? Chcę powiedzieć na psio niedźwiedziu. Choć prawdę mówiąc, wolałbym sobie polatać na... latającym mamucie czymsiu, jakimś dziwnym. Kurde, jak wysoko skacze, no. To lecimy dalej. Gdzie jest nas psio niedźwiedź? Psio niedźwiedziu! O, jakieś są motylki. Z motylkowymi gościami walczy. No, ciocie. Haha! Ja jeżdżę. O kurde, oni jażą prądem. God damn it. O kurde, lub tu jest, bez jaj.
Ja wam pokażę szkołę Kung Fu Pandy. Na nic wam te dymy. Robicie sobie dymy ze mną? Ja wam pokażę, co robić sobie ze mną dymy. Matko, więcej was matka nie miała. Ała, dostaję w ciry. Mówię, ona jest słabym awatarem. O, jest psio niedźwiedź. Ło! Jak wrzesło go. Ło, fanie! Myślałem, że automatycznie skręca. Szukali mnie. LT? To jest to chyba. A! Wow! No jaki fajny psio niedźwiedź. Dlaczego go dali tak mało? W całej serii. Wow! Jak fajnie skacze. Wow! Łopanie! Łopanie! Jaki fajny psio niedźwiedź! O kurde! Biedny niedźwiedź. No na nim po 5 sekundach trzeba przyjrzeć jak... Co za łożok. To jest Billrox. Za to jest gra dla dzieci. Dlaczego gra dla dzieci jest taka trudna? Dezen, odpowiedz na to sobie pytanie. Czy to co ja gram to nie jest trudne? Jest spoko. Piogi pies, taki psiu piesek fajny. Psio niedźwiedź. Co takiego psio niedźwiedzia? Znaczy ja mam już takiego psio niedźwiedzia szalonego, ale... Tutaj, że jest fajny psio niedźwiedź. Naga running practice unlock. Select chapter 2 and press R playing to practice search. I have always had a powerful connection with the Avatar. And I am honored to help with it. You can access the spirit shop by pressing. O, wujek, ajo!
worthwhile ever comes without a price. You can buy first and grzebień. O jest. To jest fajne. Can equip items. Ah, spoko. Let's go and get them. I później będę mógł, widzę, coś levelować te bendingi. Będziesz mógł, Johan, nowe ciosy kupować. Fajnie. Some chi-blockers hit me with darts that blocked my bending, and I think they're following me. There's spirit water in the jars around the temple. It might help you recuperate. Which ones? No time to talk. I guess I'll have to look while I'm dealing with these guys. The chi-blockers beat me to Air Temple Island? How is that possible? Wybacz, kolego, ten zinie, ale zwalę ci wyspę. Dom ci też rozwalę, w razie czego. Żeby nie było. Przestań skakać tak, małpo. A drzewa mogę rozwalać? Nie, drzewa nie. Spirit water. Feel like it's helping, but it's not enough. I need more. O, niebieskie typy się pojawiły. One mają jakieś nunchako. Co oni mają? O. Kurde, ej. Bez jajk. Ale słupy możesz rozwalać. Słupy mogę rozwalać? To jest powiązane. Znaczy akcja. A faktycznie mogę słupy niszczyć. To się wrócę. To się dzieje, no, między fabułą drugiego a trzeciego sezonu. Ale w sumie jakby fajnie byłoby, jakby stworzyli, powiedzmy, grę z kolejnym awatarem. Kolejny, który to byłby? Ziemi? Tak, Ziemi kolejny byłby awatar. Jak wczoraj czeka tak kolejny awatar. Byłaby fajna gra. Jakiś prequel, o. Prequel też byłby spoko. Kurde, kobito. Getting closer. Still not enough.
fast. No, no fajnie, że mi coś tutaj piszą. Dzięki. A, uciekały już z tego takiego... Nie chcę tego nazwać pod... spoiler. Jakiego masz? Nie wiem, co masz na myśli. No jest podobny, to prawda. Bo cieszę się, że to jest ten typ, który się nie starzeje. Czyli, że co, krzyżowi bisz? No nie, muszę waterbending odblokować. Wrócę po ciebie skrzyneczko, kiedyś. Dobra, tutaj wszystko porozwalałem, tutaj teoretycznie tam, ale tam coś jeszcze jest. Trzeba wszystko porozwalać. Cześć. Hop. Hop. I'm so close. Just a little more spirit water. Co? Jak będę zdobędę tego kolejnego spirita, to dostanę już bendingowanie wodne? Ej, tu przegapiłem coś chyba. O, thinking. Tutaj było jedno, tam był drugi, tam był trzeci. Tam, bo dalej nie pójdę, dopóki nie znajdę czwartego. Ale ja jestem ślepy, jak kret. I nie widzę czwartego pojemniczka. Widzę czwarty pojemniczek. Właśnie znalazłem. Jej! Władam nad wodą! Jej! No i teraz to możemy gadać! O, dostałem rybkę jakąś. Nice. Zawsze chciałem dostać rybkę. O nie, jakiś boss. Co to jest za typ? O kurde. Hit level up. Whoa. Fajne. Możesz przenieść klawisz ataku, żeby coś... No właśnie teraz zauważyłem. One way or the other.
make sure the temple is okay. Tenzin will blame me if something happens to it. Easy peasy. Whoa. Wszystko zniszczyłem, to lecimy dalej. O nie, ognisty typ. A czekaj, ja tego typa znam. O panie. On był z tego całego jakiegoś gangu. Słabeusz. Zadaj sobie myślę pytanie, czy ja jestem normalny, czy mój umysł jest zdrowy? Wtedy poznasz odpowiedź. A to prawda, bardzo płynnie działa. No ja na stałe 6 FPS-ów nawet jak jej jest pierdzielnok. No w sumie jest faktycznie stałe 60 FPS-ów. A co to tutaj jest? A skałę mogę sobie zniszczyć? No jasne, że sobie mogę zniszczyć, bo czemu nie? Da, dajcie mi kolejnego przeciwnika. Uuu, to jest ten cały... O kurde, trzech na raz. Ten gość jest irytujący. O kurde. A to w ogóle pamiętam ich. Przynajmniej dwóch pamiętam. Oh!
Dobra, jeden z głowy. O kurde. No. Nie no, poradziłem sobie bez. Poradziłem sobie bez. Siema. To tu mamy. Difference all of your church girl for a limited amount, blah, blah, blah. So let's. This lets you try out the many wonders effects. Huh? Ciekawe. Aha, tu się uczę. Aha, dobra. To się mogę uczyć już ataków. Się pouczę. Co do tematu, jak oceniam twój stan, to powiem tak. Wielbisz kawał w dobrej roboty na streamach? Jeszcze mnie nie interesuje. O, jak miło. Ło, wow, mogę jej kostiumy nosić? Nice. Okej. Secret code. Talizman, o, są kostiumy. Up, up, down, down, X. Nie, to było kółko. Jest gdzieś indziej. Up, up, down, down, X. Kurde. Up, up, down, down, X. Przecież... Czekaj, to jest... Nie. Up, down, up, Y, X, X. Yay! Kurde. Ja tu jestem jednak dobry. I teraz up, up, down, down, X. Nice! Dobra, i mam do odblokowania dwa kostiumy. Ale to dopiero po przejściu gry. No takie słabe są te kostiumy. Zostawcie mi tradycyjny. Let's go and get him. Ja FIFA. Pa 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 pa. What to wear today? Let's go and get him.
Czy już umiem te ataki, tak? Nie muszę ich nigdzie przepisywać ani nic. Spoko. Hakier informatyki. Powierzchni. Dobra, zobaczmy. Dobra, faktycznie jest. Jest, nauczyłem się lodem lodować. Ciekawe, jaką magię teraz odzyskamy. Jakbym miał zgadywać, to... ziemię. Albo nie, ogień. Ogień jest fajny. Jakie słabe uszy, no dajcie spokój. Pam 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 pam. A to pan na bajce zmieniała, co nie zdarzało jej się. A zdarzało, no w sumie. A kurde. O, panie. A latarnię mogę też niszczyć. O, latarnię też mogę niszczyć. I ja zniszczę to miasto. Idź mi stąd. Pam 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 pam. No, ścisz tą barierę. Zacząłem wątpić w to, że zniszczę to. Chyba, że z dystansu jakoś. Dobra, jak i z tobą. No nie, motorkowi przyszli. No wiem, że skrzyneczka, no ale jak ja to zniszczę?
Trzeci level. Wszyscy? Wszyscy. Nie wyjdę w tak, co? No dobra. Looks like chi blockers have taken over the abandoned part of the city. Jakieś książki jeszcze? No bo ten bot jest beznadziejny. No przecież bot działa. Czekaj, czekaj, jednak przecież kiedy jest bot. Hakujemy. Dobra, naprawiłem. Głupiego bota. O kurde, ile was tu się zbierało. Mendy głupie. Ale jest na przecenie, więc pewnie 1 stycznia zniknie. No, niestety. Głupia Activision. Nie dba o swoje licencje. No i spadłem przez nich, no i spadłem. Wow, 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 wow! Spoko. Niech Nickelodeon sprzeda licencję za Square Enix. O Jezu, dlaczego dasz do Square Enix? GG easy. Bo na ten moment to chyba tylko sklejenie nie robi syfu. No. Na pewno nie niszczy sobie jakoś PR-u, tyle. Zniżę tą skrzynkę i...
Easy peasy. I mają ich potrzeć swoje jak single player. No tak, nie tak. Whoa, I forgot how much damage I did fighting Unalaq. Got to get these potholes filled. No trochę zawaliłaś, kobito. Niszczyłaś pół miasta. Cieszysz się z tego powodu? No nie, pojawili się nic nie rządzący się typowie dostałych. Platinia. Pure platin. Jezus, kiedy wyjdziemy z tego miasta? Jak ja tego miasta nie lubię. Co to za surprise mi tu tylko chciałeś zrobić? Wow. Spokojnie, już niedługo. Uff. To fajnie. Tak, miasto. Tak bardzo gra fantazy. Miał fakt, że to no. Cóż. Że ładnie zniszczyłaś miasto. I właśnie dalej je niszczysz. Przestań niszczyć to miasto. To twój dom. Tak jakby. Jeszcze jeden chapter będzie. Wow, fuck. No to spoko. Aj, aj, aj. Opa. No w ten sposób już nie przeszkodzę, muszę iść dalej. Pure platin.
No nie! Kojima, czy to ty? A nie, to ten wielki robot. Ej, on jest jakiś duży. O. Fuck, god damn it. Jak się robi kontrę? No chodź. No przecież... Kobito, użyłaś tylko magii wody i okej. Earthbending jest tylko close combat na ten moment. Jej, trzeci, drugi level zrobiłem. Kurde. A gdzie jakieś Use of Nature albo coś takiego? No dobra, no za... Zaspokoję się i tym. Co to? A to skrzyneczka. Nie mogę tam skoczyć.
Wow! Ta twój mówka, pewnie jak Assassin's Creed Chronicles. A na dole co jest? Więcej was matka nie miała. Hop. Hop. Nie. Kudy. Kudy. Tam jest jakaś czerwona skrzynka, ale to chyba nie mogę tego zdobyć. My nie mamy fire bandinga, niestety. No co za typ? Ja tam pójdę i za chwilę ci walnę. A kontroler nie ma opóźnienia względem... Nie, nie ma. Przynajmniej nie czuję. Tak nie skoczę. Haha. Jep. Muszę łognia się nauczyć. Ciekawe, co jest dalej. Fuck! No! Nie, ale czasami odnoszę wrażenie, że mimo, że klikam, to nie wykonuję akcji. O! No, i wszystko z głowy. No, zadaje to ładny damage, muszę przyznać. Ha ha ha!
No! Kolego! No wydostaniesz się z tego. No, właśnie szukuje ładna jazda. No. No nie, no. Czy ja wam jak już was nie zlałem przed chwilą? O Jezus. Trzeci poziom! No, dziękuję. I'm getting a feeling that whatever is causing the chi blockers to attack again is coming from the spirit world. Yeah, I have the same feeling. Right when I came to. Lecisz za mną? You need to get to the southern portal right away. I had a feeling leaving the portals open would come back to haunt me. Naga! No i znowu będziemy latać po tym piesku niedźwiedziu. Dobrze. Dobrze. Press B and blah blah blah. This should protect you, Naga. Now do a double jump. Thank you.
Wow! No. To zrobisz, jak nic nie zrobisz. Wow! Dlaczego ja... Nie wiem. Czekaj, tam skoczyłem. W bok. No bez jaj. O panie! Te punkty są tam do jewajtowania jak coś. Właśnie poczułem to. I can do this. Wow. Fajnie psio niedźwiedź. A ty skąd się tu kurde wziąłeś, typu? No, przed elektrycznymi chyba się nie mogę bronić.
Grałem z babcią w 1000. I co, ograła cię? Na ile? Who are you working for? Some old guy from the South Pole with lots of money. I don't know his name. Please don't hurt me. What was he saying about extraction? He was rambling about some crazy idea he had. He said he could steal your chi or something. He said order will rise from the chaos. I told you everything I know. Now please, let me go. Hope you can swim. No co za zła człowieczka. Jak mogła? Yes, I'm headed to the South Pole to get some answers. O twój. Nice i tak mało ten robot zbiera. On wymarł 2 hity i dead. Wygrałem 1000 do 480 chyba. To the south. Chapter 5. W ogóle ile tu ma chapterów, tak z ciekawości? Zemściłem się, bo ja jak byłem mały, to mnie obgrywała zawsze. Haha. Tym razem po prostu dała ci wygrać, żebyś mógł się poczuć taki uwartościowany trochę. Dobra. Osiem chapterów. To ja jestem już w połowie gry? Lol. Ty, faktycznie jest 8 chapterów. A ja już połowę przeszedłem. Nice. To faktycznie to jest króciutka gierka. A propos, ile to w ogóle na how longu trwa? Cztery i pół godziny. O, znaczy to jest też jest jakaś gaskoria. Nie wiem, spoko, kredu, uwielbiam kciuciutkie gierki, więc takie 3 godzinki to będzie idealnie. Dobra, ale inna sprawa. Chciałem zobaczyć tego... tą korę na 3DS-a, jak to wygląda. O Jezu, jak to wygląda fatalnie. Już jakaś tragedia. Wyrzekaj, że one mają to z 5 godzin. No dobra. Pójdę sobie do sklepiku, ogarnę co tu mamy. Tu sobie nakupuję miksturków. Attack the enemy with a wipe of water. O, fajne. Tak, tak, tak. O, to muszę mieć, także to w pierwszej kolejności. To też się przyda. I to też wezmę. Dobrze jest mieć dużo ciosów. Także okej. Dobra. I tyle będzie z kolei akurat na dzisiaj, jeśli jestem już w połowie gry. I kolejną połowę gry przejdziemy, moi drodzy. Przejdziemy w sobotę. Prawdopodobnie. I wtedy kończymy.